bym chciała powiedzieć takie słowo zachęty dla tych z was, którzy teraz w tym okresie pokuty wzięliście się do pracy, rewidujecie swoje fundamenty i widzicie ogrom tej pracy. I zaczynacie się w związku z tym zniechęcać, bo macie takie przekonanie i poczucie, że ile ja potrzebuję czasu, żeby to zrobić. Boże, muszę teraz nadgonić to wszystko. Kiedy ja się z tego wszystkiego wyplączę i pobuduję w właściwy sposób. Ale chcę ci powiedzieć takie słowo zachęty, żebyś się nie wycofywał. Że to obciążenie, które teraz odczuwasz, to przeciążenie nawet w pewnym sensie, ono jest chwilowe. Ale ty dalej twórz środowisko dla Świętego Ducha, bo Jego moc przepływała przez twoje życie i przez te dziedziny, które tego wymagają. Więc tym bardziej wzmóż swoje życie modlitewne, tym bardziej stawiaj na życie uwielbienia, tym bardziej buduj się prawdami Bożymi. Nie zniechęcaj się w związku z tym, że widzisz ogrom pracy, która jest przed tobą. To jest pierwsza rzecz. Druga, chcę powiedzieć to do ludzi, którzy prowadzicie działalności gospodarcze, którzy macie swoje własne biznesy, obracacie dużą kasą. Zrewidujcie, jak zarządzacie. Boże słowo na ten czas jest takie. Po owocach ich poznacie. I teraz mówię to do was, którzy macie swoich pracowników, którzy macie różnych kontrahentów, inwestorów. Do tej pory wielokrotnie było tak, że wierzyliście na słowo, słuchaliście tego, co mówią ci ludzie. Wielokrotnie bywało tak, że to były czcze obietnice, że nie realizowały się te rzeczy. Słuchaliście tych słów, tych deklaracji, słownych umów, ale przymykaliście swoje oczy na to, jaka jest prawda. Nie chcieliście widzieć, że to nie są właściwe osoby, bo byliście w pewnym rodzaju kompromisu. Ale teraz jest taki moment, aby odważnie otworzyć oczy i zrewidować swoje środowisko i zobaczyć, czy ludzie, z którymi współpracujesz, to są właściwi ludzie. Poznasz ich po ich owocach, nie tylko i wyłącznie po słowach, które do tej pory ci mówili, ale zrewiduj, czy twoi pracownicy, tak jak mówią, też tak działają. Czy to są tylko i wyłącznie obietnice, że kiedyś tam zrobią target. Zrewiduj to, zrób podsumowanie i zobacz, jaki owoc przynoszą. Stań na tym, co jest oczywiste, stań na faktach. Zobacz, czy owoc, który generują do twojej firmy, jest to owoc jakościowy, wartościowy, doprowadza tą firmę do rozwoju, do sukcesu, czy wręcz przeciwnie. Bo jeżeli wręcz przeciwnie, to jest ten moment, żebyś w związku z tym podjął odpowiednie działania. Tak samo w przypadku różnych kontrahentów, czy różnych inwestorów. Wiele słyszysz, wiele pada deklaracji, wiele pięknych słów, ale zrewiduj, czy za tymi słowami też idą odpowiednie czyny. Czy to są właściwi ludzie, rzetelni, kompetentni, czy nie nawalają, czy przynoszą realnie korzyści twojej firmie. Bo jeżeli nie, to jest potrzeba, żeby zrobić odpowiednią pracę i może pożegnać niektórych ludzi. I nie bój się też w związku z tym, że być może skurczy ci się w związku z tym. Może część pracowników odejdzie, albo ich zwolnisz, albo jeżeli chodzi o twoich kontrahentów, może się skurczy to grono. Nie bój się tego, ponieważ potrzebujesz mieć właściwych ludzi na właściwych miejscach. I pomimo tego, że oni na dzień dzisiejszy nie wyglądają groźnie, to jeżeli zostawisz ich w swoim otoczeniu, oni będą dla ciebie jak złącona woda, chwiejna. I w momencie dla ciebie newralgicznym, oni po prostu się wykrzaczą, doprowadzą cię do porażki i do straty. W związku z tym weź to słowo, aby ocenić pracę swoich pracowników, aby ocenić pracę ludzi, z którymi współpracujesz, po owocach poznasz, nie tylko po pięknych słowach. Weź to pod uwagę, zrewiduj, czy jedno jest spójne z drugim, ponieważ wielu z was do tej pory tylko i wyłącznie w ten sposób funkcjonowało, ale czas jest inny i teraz potrzebujecie wiedzieć, z kim macie współpracować i z kim też nawiązać kolejne kontakty biznesowe. Nie tylko na podstawie pięknych obietnic. Zrewiduj, czy to jest rzetelna firma, zrewiduj, jaki owoc generuje. Na tej podstawie w tym momencie działaj.